Kampania strzelecka Beskid Beskitu Zima, wydawnictwo Libra.pl. Ależ ta książka ma klimat. Namalowany słowem obraz łemkowskiej wsi w Beskidzie Niskim dosłownie zapiera dech w piersiach. Są lata 20. ubiegłego wieku, wkraczamy więc w świat sprzed 100 lat, istniejący gdzieś na skraju cywilizacji, trochę rzeczywisty, trochę baśniowy. Dzięki opisom, a także poglądowym rysunkom zapoznajemy się z budową chyży, czyli chaty, z tradycyjnym łemkowskim strojem, przedmiotami codziennego użytku, świątecznymi zwyczajami, a także większymi i mniejszymi zwierzętami towarzyszącymi ludziom. Łatwiej dzięki temu dać pole wyobraźni i dostrzec wszystkie uroki tego niezwykłego tekstu. Skrzący się śnieg, a zimy przed 100 laty na Podkarpaciu bywały naprawdę srogie, stanowi znakomite tło dla barwnych strojów, nawet tych codziennych, rajtuchów, skarpet z owczej wełny, kolorowych chust i spódnic, a także dla czarnej łatki na uchu bieluśkiego kota. Śniegu jest wiele. Można poznać po śladach, jakie zwierzę odwiedziło wieś. Mniejsze ryją w śniegu korytarze, tworząc system podśnieżnych labiryntów. Do zamarzniętej studni z żurawiem chodzą po wodę nawet kilkuletnie dzieci. Na tle śnieżnej bieli wznosi się drewniana cerkiew, gromadząca w niedzielę całą wieś, lub prawie całą, bo niektórzy nie mogą porzucić domowych zajęć, a na przykład kobietom w połogu wstęp do cerkwi i do innych domostw jest zakazany. No a jeśli ktoś został okrzyknięty bosorką, czyli kobietą posądzoną o czary i kontakty z siłami nieczystymi, to już w ogóle wstępu do cerkwi nie miał. Ludzie żyją tu rytmem wyznaczonym przez przyrodę, a drogowskazem są dla nich zarówno patrzący znikąd święci i cerkiewny dzwon, jak i najrozmaitsze słowiańskie domowe demony, na przykład chowaniec czy gnieciuch. Szczególną czcią otaczany jest ogień, który płonie w piecu bez przerwy. Gdyby wygasł, trzeba by go przynieść od sąsiadów, ale nie po zachodzie słońca. Surowe prawa przyrody odcisnęły też swoje piętno w ludzkich sercach i umysłach. Gdy ktoś zimą nie wróci z lasu, nie pofrunie po niego żaden helikopter, nie wyruszy też żadna wyspecjalizowana ekipa ratunkowa. Taki człowiek po prostu jest skazany na śmierć. I niewiele brakowało, a spotkałoby to ojca dwóch bohaterek opowieści. 6-letniej Nastki i o rok starszej Paraski. Na szczęście są na świecie dzieci, żyjące jeszcze trochę jakby poza światem dorosłych. I odmieńcy, inni z wyboru. Tekla, niepokorna córka Batiuszki, to babcia Tekla z wcześniej wydanej opowieści Beskid Beskitu, marząca o przygodach i dalekich podróżach, zamiast spokojnego małżeńskiego życia, organizuje wyprawę, w której obok niej biorą udział córki zaginionego mężczyzny. Wyprawa do pokrytego śniegiem lasu z koniecznością przenocowania na mrozie mogłaby się skończyć bardzo źle, gdyby nie pewna leśna pustelniczka, o której mawiano, że jest bosorką. Wszystko na szczęście kończy się dobrze, a czytelnik ma okazję, by chwilę pomyśleć zarówno o tych, którzy żyją w zamkniętym, choć urzekającym świecie tradycji, jak i o tych, którym ten uporządkowany świat wydaje się trochę za ciasny.